Dzisiaj ogólnie mam dzień taki w miarę wolny, powiedzmy sobie, bo jest sobota. Wieczorem mamy naszych przyjaciół, którzy do nas przyjeżdżają, także mamy gości, więc będę musiała troszkę do tego się przygotować. No ale na razie, no, Matko Boska! Dzióbka! Słuchajcie, kawa z zapachem wanilii. To jest normalnie. Nie, nie ma takich. Jeszcze szafka nie chodzi. Otworzysz się. Technika. A! Chodzi! Cudownie. Myszuś, to jest kawa. O nie, tego się nie pokazuje tak. To był środkowy palec. Gdzie są moje klucze od domu? A sobie znajdź. A! Chcesz posmakować kawy? Nie. A szkoda, bo to jest kawa. Po co ci klucze? Bo chcę wyjść. To klucze są tam, gdzie są klucze zwykle? No właśnie nie ma. To są moje kurce. Widzicie? Tak to jest z kobietami. Nie dość, że narozrabiała, zepsuła mi kawę poranną, to jeszcze z pretensjami. Tak to jest. Jak można człowiek zepsuć humor z samego rana? No a gdzie moja kawa jest? Dzisiaj pomidory, tak? Dobra, to nie na linię, omijaj linię. Tu już jest luz, dobra. O, tak, tu jest mało linii, tu łatwo. Tu nie zostaniemy ogurasem. A ty jesteś ogórek! Ty też jesteś pomidor? Czy jesteś... Jesteśmy pomidorowa rodzina? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Pomidorowa, co? Chodź. Nie na linię. Na pomarańczową można stanąć, czy nie? Nie można, to cię przeniosę. Raz, dwa, trzy, hop. Muszę sobie umyć ekran, kochany. Mycie ekranu najlepsze na świecie. Bo ekran musi być czysty. Dzieci sobie pojechały, żona z synkiem na zakupy. To ja mogę sobie spokojnie popracować i posprawdzać. I to jest funkcja, która tutaj się pokaże. Pop-up. To jest dla par młodych funkcja nowa. Oczywiście ja tu jestem już zapisany w adresie, nie muszę się rejestrować, ale jak się zaloguję, to widzę moją aktywność w naszych wszystkich serwisach, czyli artykuły przeczytane ostatnio, trendy na 23 i tu stylizacja doświadkowej. No, odważna świadkowa. Chris, jak masz pomysł, co musimy kupić na bazarku? Masz jakieś swoje marzenia? Słuchaj, bo ogólnie przed nami nie są jakieś duże zakupy, bym ci powiedziała. Ja przede wszystkim wiem, że musimy kupić mandarynki. I kwiatki, ale kwiatki to w innym miejscu. To, co mnie interesuje, to nie jest może same sukienki. Bardziej interesuje mnie strona technologiczna tego wszystkiego, ponieważ uważam, że dzisiaj wszystko znajdziemy w internecie. To jest kwestia czasu. A z kolei ja uważam, że trzeba tak ludziom spersonalizować to, żeby nie musieli szukać. Na przykład na Wedding Dream TV, wiadomo, że oglądałem wczorajszy film, który na YouTubie powstał. Teraz mam tutaj podpowiedzi, co mógłbym jeszcze zobaczyć. Ale też mam na przykład takiego coś, jak są inspiracje. Mam te inspiracje, które ja przeglądałem, w ostatnim czasie zapisałem sobie, które mnie w jakiś sposób zaciekawiły. Oczywiście to jest wybiórczo. Też mam ostatnich usługodawców zapisanych. Ulubione oferty. Nie wiem, garnitur, prawda? W kategorii inspiracje. No i mam tu różne inspiracje związane z garniturem. Poszukajmy garnituru w poradach. I tu mam jak kupić idealny garnitur, sprawdź to, poprawki krawieckie, sukni garnituru. To są wszystkie porady, które są, myślę, bardzo przydatne, ale równie dobrze mogę powiedzieć sobie, dobra, to już to wszystko wiem, inspiracje mam, usługodawcy, to wiadomo, tu będę miał krawców, strefa gościa, newsy, ale chciałbym to kupić, prawda? Czyli wchodzę sobie w produkt. Przynosi to nas do naszego Wedding Dream Shopa.
I tu mam wszystkie produkty, które mogę kupić praktycznie od ręki. Dzień dobry! Jest, on sobie wymyślił na dzisiaj arbuza. Czy więcej chcecie? Nie, wystarczy. Co, Chris? Wystarczy? Dobra. Wina. Wina, wina, wina. Wina dajcie. Na pewno będzie szampan. To nie muszę próbować. Marakuja wersja słodka. Możesz wziąć. Pod warunkiem oczywiście, że zjesz. Lubię marakuję. Uważaj tylko, żeby ci nie wypadła, dobra? Mandarynki chciałam przede wszystkim. To. A są malinki? Są. Dobra, to byśmy wzięli i borówki. Które bierzesz? Te, bo już z tych jadł. Jeszcze to ewentualnie wchodzi w rachubę. Okej, okay, to sprawdźmy jeszcze to wino. Malinki raz? I te malinki. I te malinki. Dobra. Weissburgunder, bardzo lubię. I napiję się go troszeczkę skoro wina. To jest fajne urządzenie, ponieważ można się trochę spróbować. Niekoniecznie otwierając butelkę. Teraz Chris już jeszcze tylko po kwiatki. Dokładnie, taki jest plan. No proszę bardzo, o tym zapomniałem. A to... To jest akurat Margot, które ja lubię. No nie mogłam się zdecydować, bo nie było takich dokładnie kwiatów, jakbym chciała. Więc musiałam trochę pójść na kompromis. A ja nienawidzę chodzić na kompromis. Kupiłam, no właśnie, między białym a różowym. Takie, wiesz, najbardziej zbliżone do mojego pomysłu, choć nie do końca. Białe? Tak jak chciałam. Nie, no takie... Bardziej mają różowy środek i troszkę są bledsze na zewnątrz. Zaraz zobaczysz, że będziesz mi pomagał je układać chyba, co? No i dobra, i teraz jest chwila prawdy. Czy to jest wino na dzisiejszy wieczór? Nasz przebój? Czy też nie jest to nasz przebój? No, idziemy, idziemy, idziemy. Okej. Okay. Super. No i zaraz zaniesiemy to wszystko do kuchni i tam będzie ekstra. Zdecydowanie to. Czy ich zlokalizujemy? Zobaczmy. Nie, oni są po tamtej stronie. Hopa, ale śnieg super. I co, klikuś orła robi? Pewnie na plac zabaw poszli. Tu ich nie będzie widać. Czy ja mam z tamtej strony jakieś okno? No i co, rób, co robisz? No super, ale orzeł. Ale orzeł. Jejku. Wstawaj, tylko delikatnie. I mamie pokażemy tego orła. Co to ma być? Taką wielką bułę na mnie chcesz rzucić? Odśnieżone, proszę. No zimne, chodź, skakuj. Jeszcze wyżej? Jeszcze? Jeszcze? Chyba wystarczy, co? Tupiemy mocno, 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 mocno. Ale... Jezus Maria, żebym tylko od razu cię nie zabiła. Proszę. No. Psia! No teraz to już nic, musimy tylko nauczyć się to robić. Chodź. Kiedyś to robiliśmy raz, nie? Na wakacje. No już, poczekaj, tylko zrobię ci miejsce. Chodź. Chodź.
No albo w tym, albo z tego przesypiemy. Chodź. Chcę w tym jeść. No dobra, no to raz, dwa, trzy. O! W tym jemy. O! A to? Wsypujemy kukurydzę. Tak jest napisane? Wsypujemy kukurydzę, a w które miejsce? W to. To? Powiem ci, dobrze, że ty czytać potrafisz, bo mnie te języki jednak powaliły. Możesz poczekaj, Myszko, tu może jest jakiś rysunek. O, jest rysunek, jak tu się robi. No dobra. A, to się na górę kładzie, patrz, tak. A, żeby ten popcorn nie wyskakiwał, Chris, to jest wszystko jasne. No bierz to i wsypujemy do tutaj, tak? Tu się wsypywało? Brawo. No i super. Brawo. No i czekamy, aż się popcorn teraz zrobi. Ciekawe, czy będzie wyskakiwał fajnie. No, gdzie ten popcorn? Gdzie ten popcorn? Będzie tu wyskakiwał. No. Czasami wyskakują ziarnka popcornu, czasem kukurydzy. Widzisz to? Popcorn! O! Czy jeszcze więcej chcesz? Chodź, pokażę, ile tego jest. Uważaj. Tyle. W tym jem. Dobra. Tyle wystarczy, czy więcej robimy? Nie, tyle. Tyle? O, nie wystarczy, bo mnie głupie. Ale zobacz, jaki masz piękny popcornik. Poczekaj, zobaczę. Dobry, tylko trochę ciepło, uważaj. Ale nie parzy. No, próbuj. Próba twojego popcornu. A, Klikusiowi dajesz? Klikuś będzie twoim testerem. Mama zjadła, Klikuś zjadł. Jak? Troszkę soli. Troszkę soli? Tak. Troszkę za późno. Trzeba tam soli dawać do środka trochę. Najważniejsza rzecz, świeczki odpalone. Muzyka. Będzie dobrze. Możesz wziąć nożyczki, uważaj, bo są bardzo duże. Na początek, nie wiem, no nie wiem, czy ty dasz radę przeciąć tutaj te wszystkie sznurki. Posłuchajcie, to ty jesteś naprawdę chyba nie wedding dream, tylko party dream, moja żona. Tak, dzisiaj poczekaj, to tata gadżet jest, to taty gadżet, tata tu postawi gadżecik na imprezkę, tu mamy podglądzik. Tata przyniósł swojego podglądacza. Dacza, podglądacz, poczekaj chwilę. Musz. Dobrze, Myszko, że to ale naprawdę, powiem ci tak. Wszystko jest pięknie. No. Nie podobają mi się te granatowe, a tu jednej brakuje. To zaraz pójdę, jeżeli chcesz zostawić to oczywiście. A te granatowe mi tu się nie komponują. Ale z czym ci się nie komponuje? Patrz, masz granatowe fotele, obraz, szkoda, że to granatowe. Ale to jest tak ładnie na tym stole, że to mi psuje ten. Chodź, pójdziemy po świeczkę, bo skoro mama, to popatrz, jednej brakuje świeczki, sprawdź. Gdzie jest świeczka? Nie ma. Przyniesiesz jeszcze jedną? Idziemy po jedną świeczkę, chodź. Przyniesiesz? Idziemy. A podglądacz został. Słuchajcie, to jest, ja się śmieję, że to jest podglądacz, ale w ogóle to jest bardzo fajny sprzęt marki Canon. Jak się gapi na mnie, bo on się rusza tam, gdzie ja. To jest ekstra właśnie, jak sobie coś robicie, postawicie go sobie w domu, w wybranym przez siebie miejscu. I to jest taki sprzęt, który robi zdjęcia i filmuje, w zależności od tego, co chcecie. Jest sterowany głosowo, więc na przykład siedzicie sobie, nie wiem, w fajnym towarzystwie i nagle macie taki moment, hej, zróbmy sobie zdjęcie albo nagrajmy filmik. I po prostu wystarczy, że wywołujecie go, mówicie, hello Pixie, i on się od razu aktywuje. I właśnie robi wam zdjęcie, mówicie do niego po prostu filmuj albo zrób zdjęcie. Co więcej, on jest jeszcze sterowany z telefonu, jest specjalna aplikacja do niego i też ma na przykład wykrywanie twarzy, więc jak chcę, żeby na filmiku cały czas jakby głównym bohaterem na przykład był Chris, to wystarczy, że właśnie ustawię na jego buźkę, no i ta kamera podąża za Chrisulkiem. A na koniec jeszcze to jest czat, bo jak zrobi dużo tych nagrań, to akurat jest bardzo przydatne. Na koniec sam jakby podrzuca i sugeruje, które filmiki, które zdjęcia są najfajniejsze. Więc mi się to mega podoba. Myszka, pamiętasz, jak to się nazywało? Canon? Co to było? Pixie. PowerShot PX. PX, ale chyba ma jakiś skrót. Pixie. Pixie, hello, Pixie. Myszko, już dorwałeś się do taty gadżetów?
Podoba ci się? Dzieciarz to jest syn, wiadomo. Krystuś, podoba ci się to? A zobacz, co tu się dzieje, zobacz. To jest tu. A gdzie się kręci? A gdzie się kręci? Tu się, ale on, on sam śledzi, wiesz? Myszek, trzeba nastawić tylko na ciebie, będzie się wtedy kręcił. Nastawić? Ale patrz, to jest moja buzia i teraz patrz, będzie mnie śledził. A ty, nie możesz tak ruszać. O, zaznacz, tak? O, a ja będę uciekał. Patrz, a on mnie śledzi. O. Kuku! Jeszcze zanim goście przyjdą, to oczywiście chciałabym przez 5 minut chociaż zrobić sobie delikatny makijaż. Oczywiście jak jestem w pracy, to jestem pięknie pomalowana i wiadomo, mam chłopców, którzy jakby dbają o to, żebym ładnie wyglądała na planie. No w domu jednak jest jak w domu, trzeba sobie samemu, więc ja ogólnie maluję się bardzo delikatnie na co dzień, bo też nie jestem mistrzynią makijażu, ale lubię, żeby ta skóra ładnie wyglądała, żeby właśnie rzęsa była podkreślona, brew, fajne usta, więc jakby mam takie swoje kosmetyki, których używam zawsze. Ja zawsze też stawiam na takie kosmetyki, które są szybkie i łatwe w użyciu, bo to jest dla mnie podstawa, bo nie chcę mi się tracić czasu na makijaż, a jednocześnie chciałabym ładnie wyglądać. Już sobie zrobiłam tutaj bazę, teraz przejdę do brwi. Mam w ogóle do brwi fajną rzecz, to jest taki produkt, który w ogóle daje efekt takich brwi po laminacji. Ja czasami chodzę na laminację, ale też nie zawsze mam na to czas. Natomiast to jest taka wersja domowa, przy okazji też dużo tańsza. No i nakładam to sobie na brwi, dzięki temu one pięknie utrzymują kształt, są ładnie podniesione ku górze. Pewnie śledzicie wszystkie modowe trendy, więc wiecie, że teraz takie właśnie lekko nastroszone brwi są totalnie cool. Więc idziemy w to. Ja to bardzo lubię. W ogóle mam wrażenie, że to taki świeży i młody look, to takie brwi. I to jest właśnie produkt marki Gosh. Transparentny, który po prostu daje właśnie ten efekt laminacji. Brow Lift to się nazywa. Dalej, kolejna rzecz, która daje efekt młodzieńczego wyglądu, to jest zawsze, pamiętajcie, róż na poliku. Róż to jest podstawa w ogóle. Róż to jest życie. A ja mam fajny róż, Lumene. I on jest super, bo on jest po prostu w takim kremie, więc jest turbo łatwy do nakładania. Oczywiście można sobie nałożyć od razu na polik, można na palec, jak tam komu wygodnie, natomiast jakby roztarcie i nałożenie tego produktu jest bardzo łatwe i też bardzo łatwo trafić w swoją kość, którą należy podkreślić, bo po prostu czujecie ją pod palcem, więc tutaj nie ma miejsca na jakieś zgadywanie, czy w dobrym miejscu tutaj mam róż, czy nie. Po prostu wiadomo, że na kości to jest super. Ja jeszcze mam taki patencik, że co mi zostaje na paluszku, to sobie tutaj w powiekę wcieram. Taka świeża, różowa powieka, to też jest taki efekt bardzo zawsze dziewczęcy. To taki mój patent. A jeżeli chodzi o mój produkt, to jest kolor Berry Blush 4 Skin Tone Perfector Natural Glow. To mam Lumen. Co jeszcze? Słuchajcie, ponieważ chcemy mieć właśnie taki delikatny, naturalny look, to już nie chcę sobie dokładać jakiegoś podkładu, bo miałam rano trochę podkładu nałożonego, więc tylko sobie przymatuję tą moją skórę, bo już się po całym dniu mi trochę wyświeciła, więc sobie matuję ją pudrem, takim właśnie transparentnym. Puder mam z czego? Też Lumen. Sheer Finish Loose Powder. Słuchajcie, on daje efekt takiego naturalnego wyglądu skóry, ładnie matuje, ale też nie robi takiego efektu maski. W tym pudrze jest właśnie, to zapamiętam, malina. Rodzaj tej maliny to się chyba nazywa morożka, która wzmacnia blask cery. No i ten puder totalnie stapia się ze skórą, zbiera nadmiar sebum, więc to jest to, czego teraz potrzebuję. I to jest w ogóle super rzecz, żeby utrwalić sobie każdy makijaż. Na koniec zawsze fajnie sobie takim puderkiem wykończyć make-up. No i jeszcze oczywiście usta, żeby wyglądać świeżo, to usta muszą być ładne, nawilżone. Na co dzień do pracy stosuję konturówkę i pomadki, a tutaj na co dzień lubię sobie po prostu wycisnąć taki fajny, naturalny w kolorze błyszczyk. Mam wrażenie, że powiedziałam 100 razy słowo naturalny, mówiąc Wam teraz o tym make-upie. Jeżeli chodzi o ten mój błyszczyk, to jest Gosh, jaka nazwa? Zaraz Wam powiem, bo Wy zawsze pytacie potem o kolory. Czy mam tu napisany kolor? Tak, 001 Nude. No a propos naturalny?
dla wielu osób to też jest bardzo ważne, że ma taki certyfikat, że osoby nawet, które są bardzo skłonne do alergii, to mogą go używać, bo jest właśnie bardzo delikatny. Świetnie nawilża usta, ale też nie robi tego, co ja nienawidzę, czyli nie zlepia ich ze sobą, nie ma takiej konsystencji klejącej, tłustej, gęstej. No i też fajne, że on ma w sobie SPF 15, dzięki czemu też chroni usta przed promieniowaniem słonecznym. I co? Już bym powiedziała, że jestem gotowa, ale może jeszcze jednak sobie poczeszę taką czystą szczoteczką moje rzęski. I tyle. Słuchajcie, no to jest jednak kolacja w domu, więc chcę wyglądać nie na jakąś tam zmalowaną, tylko że świeżo, że w ogóle nie jest 19 za moment, tylko że po prostu jakbym dopiero wstała. Jeszcze lubię to różowe sobie na oko dać. Jeszcze sobie dołożę trochę. Bo ja nie lubię za bardzo cieni, jak sobie dołożę jeszcze właśnie tego różu na oko, to jest super. A jeszcze, właśnie też z tej serii Lumen, oni mają fajne produkty w tej samej formie, ja używam róż, ale też mają ładne odcienie brązów do konturowania i ja czasami właśnie sobie ten brąz daję jeszcze też tutaj na oczko. Także bardzo fajna formuła, dobra. Pomalowana w miarę. No to co robię? Zrobiłam porządek. Wam mogę powiedzieć, że w opisie odcinka zostawię Wam kodzik zniżkowy na produkty Lumen i Gosz. A ja lecę do gości. Mierzymy się i ona robi tak. No a co to jest? To? Nie. Nie, chyba coś od siebie założę. To jest wyjątkowa chwila, bo jestem chory. A wiadomo, jak facet chory, i ma 37,5, to facet jest umierający. Krisusiu! No nie ma mnie w dół! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!